kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Cześć, tu Jarosław. Kochani, witamy Was na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj z nami wspaniały kasztelan, piękne historie i zabytki. Zaczynamy. Ale zanim pójdziemy na zamek, pokażę Wam coś super specjalnego. Czy widzicie, jak ta skała styka się z tym ostańcem, który wystaje z ziemi? Tak. A teraz zobaczcie, jak spróbuję to rozbujać, widzicie, jak się tam to nachyla? Tak. Prawda? Tak, bardzo. Faktycznie niebezpieczne. To się kołysze, ale potrzeba byłoby 300 rycerzy, żeby tą skałę przewrócić. Dlatego bez obawy, można próbować, nic się nie stanie. No, wolę nie próbować. Mariusz Pudzianowski też tak kiedyś żartował i... I się skończyło. Pudzian chyba na tą skałę byłby za słaby tak naprawdę. Ale pokażę Wam coś jeszcze specjalnego. Zobaczcie, Brama Laseckich to jest ten ostaniec skalny, przez który można wejść na zamek. I z tą bramą związana jest legenda. Otóż młode pary po ślubie przechodziły tutaj przez tą skałę po to, żeby na tle zamku zrobić sobie zdjęcia. Ale po. Po ślubie. Tu nie przed.
No właśnie nie wiem, bo ta legenda jest dość taka no, dziwna. Ona mówi o tym, że jeżeli dziewica przejdzie przez tą bramę, to ta brama się zawali. No i brama stoi już tyle wieków. Teraz was zaskoczę. Gotowi? No.
Nie przytrzymasz mnie, bo będzie po skale. Sławomir. Nie! Będzie po skale. Będzie po skale. No ja. Będzie po skale. Będzie po skale. Nie chcecie tracić, żono. Będzie po skale. Będzie po skale. Dobrze, to niech nie będzie po skale, chodźmy na zamek. Chodźmy na zamek. Zawsze to, co moje i do tego robię tylko to, co chcę. Boski jestem, więc niestety wciąż uwodzą mnie kobiety. Każdy sąd by dzisiaj uniewinnił mnie. Lecz strach dopada mnie, gdy w nocy, gdy otwierasz nagle drzwi. I wszystko zmienia się, gdy znów przez łzy muszę tłumaczyć ci. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Się schowałem, o kobietach nie myślałem, aż w przydrożnej karczmie zobaczyłem ją. Ta góralka słodka była, swą urodą mnie skusiła. Grzechem ciężkim byłoby odwrócić wzrok. Lecz wiem, że jutro nowy wstanie dzień i spojrzę w oczy twe. Znowu nagle strach dopadnie mnie, gdy będę prosić cię. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Przecież tylko ciebie widzę w moich snach. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna, ona wszystko to zmyśliła. Ja tylko o tobie marzę cały czas. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Ta czerwona szminka to jest jakiś żart. Gdy wróciłem późno było i to wszystko ci się śniło. Ja tę panią widzę dzisiaj pierwszy raz. Uwierz mi, kochanie, to nie byłem ja. Jak to jest być królem na własnym zamku, panie senatorze? O Boże, to jest takie trudne i takie ciężkie. Widzi pani ten bagaż na moich plecach? Tak. To jest ten problem. Chciałabym jak wydaje się, tak że kasztel. Tak, a ja bym chciał mieć taką piękną czapkę z takimi diamentami. Gdybym tych diamentów miał połowę tylko, to pewnie nie byłoby to problemem być kasztela na tym zamku. To co, wchodzimy. Wchodzimy, proszę. Zapraszam na zamek Bobolice. Oczy twe, oczy twe.
oczy Twe znów uwiodą mnie. Wspominać będę magiczny czas, pierwsze spotkanie oczu Twych blask. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Iskrą miłości w me serce wpadł, wypełnił mój samotny świat. Dzisiaj westchnienie zwyczajny gest, na horyzoncie już inna jest. Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Serce w rozterce na warcie trwa, czy będziesz z nią, czy będę ja? Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Te czarne oczy, szmaragdy dwa, już nie te same, zwątpienie trwa. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Dla niej spojrzenie, wpadłeś w jej sieć, nie masz już nic, co chciałeś mieć. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Serce wysyła przestrogi list, nieliczna więcej niż miałeś dziś. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Chciałeś odzyskać stracony czas, pamiętaj, los połączył nas. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Hej, oczy Twe, oczy Twe, oczy czarne, niewierne. Oczy Twe, znów uwiodą mnie. Koncerty Teresy Werner. 4 października, Koło, Miejski Dom Kultury. 5 października, Łódź, Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października, Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października, Ostrów Wielkopolski, Kino Komeda. 11 października, Leszno, Miejski Ośrodek Kultury. 12 października, Grudziądz, Centrum Kultury Teatr. Pytaliście, jak to jest być kasztelanem na zamku, jak to jest z tymi pieniędzmi, majątkiem, nie wiadomo czym jeszcze. Otóż moi pracownicy po rekonstrukcji dali mi ten prezent. Piękne. Otóż powiedzieli mi tak, wie pan co, jak pan już skończy z tą rekonstrukcją, to pójdzie pan nie tylko w skarpetkach, ale i całkowicie nago. No i proszę zobaczyć. To jest piękne, ale też ma wąsa. Patrz, no. Ma tutaj takie zakola. Nie wiem, czy wy to widzicie, on to po prostu takie zakola. To jest taki, taki mały Sławomir. Tak. I powiem wam, że każdy turysta, który tutaj przychodzi, dotyka tą figurkę. Albo tutaj, albo tam troszkę na dole. Widzisz, to dokładnie to bardziej samo, niewiasto. Prawda? Ale słuchajcie, na zamku jest coś takiego, no bo tu pan powiedział, że można zostać właśnie... Tak, można zostać. Ale przecież ważni są ci, którzy pomagają, którzy te cegiełki dokładają do budowy. I tak zerkam, tu jest pokażmy. Też taka pamiątkowa tablica.
dofinansowanie od konserwatora zabytków 0 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 0 zł, z Unii Europejskiej 0 zł, ale oprócz tego były też inne dofinansowania w kwocie 0 zł. Tak było. Pracownicy już nie chcieli opowiadać turystom ciągle tej samej historii, dlatego stąd ta tablica. Zachwyca wielki świat, a serce bije i drży. To stąd, gdzie moje są sny, bo gdzieś daleko stąd, pośród zielonych łąk, pośród ojczystych stron, został mój rodzinny dom. Tam właśnie teraz rozkwitły kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Obcy wiatr tułaczy los cię gna, daleko obcy świat, już od najmłodszych twych lat. Zabierz ze sobą w świat, zabierz z rodzinnych stron, zabierz ten polski kwiat, niech ci przypomni twój dom. Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Tak jeszcze raz ujrzeć ojczysty las i do matczynych rąk przynieść kwiat z zielonych łąk. Weź tą piosenką bukiecik kwiatów, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki. Pod polskim niebem w szczerym polu wyrosły ojczyste kwiaty, w ich urodzie jest Polska, w ich urodzie jest Polska. We'll be right back.
Teresa, ty działasz na wszystkie zmysły swoich fanów, a teraz doszedł do tego zapach, nuta miłości od Teresy Werner. Możecie poczuć to, co ja teraz. Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajda. A dzisiaj Śląska Karuzela gości na zamku Bobolice. Będą ciekawostki. Będzie naprawdę super. Ja poczułam się jak królewna. Mamy kilka ciekawostek na tym zamku. To nie tylko ta figurka, ale zobaczcie, co tutaj za węgłem jest. O, krzesło dla Kajry. Wiecie, jak się ten fotel nazywa? Przyjemność? Fotel teściowej. Fotel teściowej. Ja nie wiem dlaczego. Nie wiem, ja mam wspaniałą teściową. Ja też mam wspaniałą teściową. Ale jesteście okropni. Ale jednak turyści... No nie żartuj. I jak jest? Poczekaj, jakoś sobie tak siądę. No nie żartuj. Nie no, super. Idealnie w ogóle. Bardzo, bardzo przyjemne. Sadzacie tutaj pracowników, jak źle pracują, czy coś? Czy tak? Nie, to turyści tutaj przyprowadzają właśnie swoje teściowe. Możemy... Taki jeżyk dla teściowej. Taki jeżyk. Bardzo wygodne. Natomiast teściowe również na zamku mają swój kącik. Jeżeli zięć jest bardzo niemiły i nie chce z rodziną zwiedzać zamku, bo uważa, że za wysokie schody albo za długo, to wtedy teściowe prowadzą go tutaj i na czas zwiedzania zakuwają w dyby. No dobrze, no to przetestujmy w takim razie. Sławomir, chodź. Zobaczmy, jak tak. Ręce proszę tutaj. Głowa proszę tutaj. Dobra, jest. Kajra, to chodźmy teraz, idziemy na zamek, a Sławomir nie zostaje. Okay. Dobrze? Dobrze, tylko chciałbym posłuchać jakiejś dobrej muzyki. Czy w Paryżu, czy w Grajewie, na terenie gminy Ełk, czy w Australii pośród koralowych raf, w Acapulco albo w Turku, tam gdzie produkują ser, nawet w Tatrach, gdy nad Czarny pójdziesz staw. Tam, gdzie zawsze świeci słońce i tam, gdzie przeważa mgła, krótko mówiąc, nawet obojętnie gdzie. Są zjawiska fantastyczne, słów brak, by opisać je, bo tak piękne, że nam błogo robi się. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety, mają to, czego nam niekiedy brak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. Wdzięk i urok osobisty, świeże, czyste, piękna woń, posiadaczki najpiękniejszych w świecie nóg. Tam, gdzie wklęsłe my wypukli i na odwrót czasem też, to ostatnie to po prostu czysty cud. Piękne oczy, co potrafią całkowicie zmiękczyć cię, i piwnego brzucha absolutny brak. Spytasz mnie, o kogo chodzi, czy to bajka, czy to fakt, w odpowiedzi ja po prostu powiem tak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. To kobiety, mówię wam, bo ten temat nieco znam. Bo kobiety mają to, czego nam niekiedy brak. To kobiety,
Drodzy producenci, reżyserzy, każdy, kto ma ochotę mieć piękne, cudowne widoki. Słuchajcie, to jest wspaniałe miejsce do tego, żeby po prostu cokolwiek skamerować. Filmy, jakie są przestrzenie, planery. Zobaczcie, kto tutaj był. Może zacznijmy od naszego cudownego, ukochanego, cudownego reżysera, pana Wajda, cudownego Boguś. To było, spójrzcie, jakie to były fajne, fajne produkcje. Jakie fajne osoby możecie tutaj spotkać. Więc jak chcecie swój film nakręcić i mieć pięknie w obrazku, wymarzony plener. Wymarzony plener, absolutnie. Jak pan wspomina właśnie takich gości? To ja wam powiem taką rzecz. Jak kiedyś król Kazimierz Wielki z tego serialu schodził z zamku do restauracji, przystanął i powiedział tak: pięknie, że pan tak wspaniale odbudował mój zamek dla mnie. Ładne. Opowiem o Francesco, chłopcu, który mieszkał w mieście niedaleko stąd. Czarne oczy miał Francesco, czarne włosy, pogodną zawsze twarz i dla każdego zawsze miał uśmiechów sto. Uśmiechów sto. Bo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz. I gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Każdy w mieście znał Francesco, chłopca, który serca wzruszał i otwierał je. Taki właśnie był Francesco. Kochał ludzi, kochał życie, kochał świat i nie narzekał, ale cieszył się z każdego dnia. Z każdego dnia. Niebo do nas dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz. I gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. Dziś uśmiecha się każdego dnia Francesco i maluje piękną tęczę nam po deszczowym dniu. Francesco, kowalem swego losu jesteś sam, dobrze to wiesz. I gdy tylko bardzo tego chcesz, dosięgnąć możesz gwiazd. I tak się właśnie zwiedza i podziwia piękno zamku. Jak się zwiedza z moją żoną. Ale ja jestem zachwycony Kairą.
bo ona to tak wspaniale potrafi zrobić, tak szybko, że ja muszę powiedzieć, że pomimo to, że staram się nadążać za techniką i social media, to ona jest mistrzynią. Ja nawet nie próbuję już nadążać za moją żoną. Nie, to nie ma sensu. Natomiast zawsze warto dbać o tym, żeby w social mediach pokazywać fajne rzeczy. Zamek Bobolice jest takim miejscem, dlatego jak będziecie zwiedzać, pamiętajcie, żeby oznaczać, hashtagować, jak widzicie fajne miejsca, chcecie pokazywać. Rozsławiać to miejsce. Rozsławiajcie na cały świat, bo Insta może to robić, więc róbmy. Dolinami pobili się dwaj górale ci pagami. Hej górale, nie bita się, mo góralka dwa warkoce podzielita się. Hej górale, nie bita się, mo góralka dwa warkoce podzielita się. Za lasami, za dolinami pobili się dwaj górale ci pagami. Hej górale, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzielita się. Hej górale, nie bita się, mo góralka dwoje łoców podzielita się. Dolinami pobili się dwaj górale ci pagami. Hej górale, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzielita się. Hej górale, nie bita się, mo góralka wielkie serce podzielita się. Koncerty Teresy Werner. 4 października Koło. Miejski Dom Kultury. 5 października Łódź. Sala Widowiskowa Politechniki Łódzkiej. 6 października Sieradz. Sieradzkie Centrum Kultury. 10 października Ostrów Wielkopolski. Kino Komeda. 11 października Leszno, Miejski Ośrodek Kultury. 12 października Grudziądz, Centrum Kultury Teatr. To jest mur murowany tak, jak to w średniowieczu robiono. Otóż te warstwy wyrównujące to są tak zwane dniówki, dniówki w średniowieczu, czyli to były no, właściwie takie obszary muru, czy też zakresy muru, za które płacono. Otóż płacono za tą dniówkę. Tyle, ile wymurowano, tyle dostawano pieniędzy. Czyli aha, za jeden, czyli jak, dzień po prostu. Czyli jak tyle. Tak, odtąd dotąd wymurował i odtąd dotąd wymurował, dostał pieniądze. Musiał wyrównać taką właśnie warstwę wyrównującą zrobić i za to dostał pieniądze. Tutaj była druga dniówka, trzecia dniówka, czwarta dniówka, piąta dniówka. No, można zobaczyć, ile trzeba było się nam mordować, namęczyć wtedy, żeby taką, prawda, dniówkę wymurować, bo każdy kamień, każdy kubeł zaprawy trzeba było ręcznie wnosić na zamek. No tak, a te kamienie były jakoś specjalnie przygotowywane, docinane, doupywane? Tylko doupywane. To są kamienie, które są tutaj kamieniami jurajskimi. Jak zobaczycie, ja może tutaj gdzieś widziałem, pokażę. O, to są amonity. Widać, że kiedyś tutaj było morze.
i te wszystkie żyjątka w tym morzu, jak one już, prawda, miliony lat tam leżały i morze wyschło, zamieniły się w kamień. Stąd mamy. Mi raz przyszedł monit z gazowni, ale nie był taki ładny. No to nie są. To nie są monity. Wystrzegajcie się monitów, ale kochajcie amonity, zwłaszcza te, które są na zamku w Obolice. Gdy miłość odnajduje swoje serce i zamieszka w najgorętszym miejscu jego, oczy błyszczą jak brylanty najpiękniejsze, usta pragną pocałunku gorącego. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj, taki miły jest. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj, taki miły jest. Za oknami chłodna noc próbuje zasnąć, ja w płomieniach namiętności się ogrzewam. W twych ramionach żadna iskra nie chce zgasnąć. Gdy całujesz, to unoszę się do nieba. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj, taki miły. Oczu rozkwitamy, promień słońca w szczere złoto nas ubiera. Piję nektar pocałunków uzbierany, całuj jeszcze, niechaj mocy swej nabiera. Całuj, całuj mocno, całuj, całuj słodko, bo całować bardzo chcesz. Całuj mnie od nowa, nie tak ważne słowa, całuj. To co, Sławomir? Kończymy odcinek. Właź na szafot. Dobrze, nie ciśnijcie, tak, ja wiem, że tak naprawdę to chodzi, co wiadomo. No nie zawaliła dobrze, się brama, no, to dobrze, może teraz nie, jakoś. Dobrze. To oddaję w twoje ręce w takim razie. A tu taka jakby niech się czyni. Jest. Oj, to jest. Taka z krwionką jakby trochę, no dobrze. Na tym szafocie słynna Baśka straciła swoją głowę. Ale nie. Nie mogę. Nowy jak tak trochę będzie smutno, prawda? Kameruje się? Słuchajcie, to może jakieś ostatnie słowa, co? Nie mogę, Sławomir, proszę, nie. Ja uważam, proszę, nie. Uważam, że oglądalność i jeszcze raz oglądalność. Ja bardzo chciałabym powiedzieć, że bardzo kochałam śląską karuzelę. Było fajnie, słuchajcie. To był bardzo, bardzo, bardzo fajny czas. Sławomir, wam się dość, kończ to. Po prostu dobrze, już więcej szybkie. Nie zniosę tego małżeństwa. Cięcie będzie szybkie, uwaga. Nie dam rady. Mamo, kocham cię, pozdrawiam bardzo serdecznie. Chciałbym taką drugą znalazł. Błagam cię, nie zakończmy to w końcu, proszę cię. Nie, do końca życia.